Dzień dobry, witam Was na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam Was na filmik, jak zrobić dekorację z trawy, która rośnie tak naprawdę przed naszymi domami. Jest to trawa, która rośnie przy drodze i pokażę Wam, jak przymocować taką trawę i zrobić piękny bukiet traw na takim płaskim, wysokim kielichu. Ja akurat miałam na nóżce taki kielich i on jest płaski taki dosyć, więc nie miałam też gąbki florystycznej, więc pokażę Wam, jak przymocować taką trawę. I ja robię to z taśmą przezroczystą, taśmą klejącą. Zobaczcie, robię z tego takie kwadraciki, na krzyż to wszystko kleję, żeby porobić dziurki, gdzie mogę włożyć tą trawę. I robię sobie taką krateczkę. Można gęściej, to zależy, jakie macie kwiaty, co chcecie uzyskać, i nic tak naprawdę tam nie wsypuję, bo chcę zrobić taką rozłożystą dekorację i tak mi się całość przepięknie wypełni. Więc zobaczcie, że wtykam najpierw w zewnętrzne dziurki tą trawę i jak ta trawa mi się rozkłada, to ona zapełnia mi w ten sposób środek, gdzie później, jak będę pionowo stawiać tą trawę, to ona będzie między łodyżkami tej trawy, którą teraz wkładam. I zobaczcie, jaki robi mi się piękny, rozłożysty wachlarz takiej trawy. Pamiętajcie o subskrypcjach. Wszyscy ci, co jeszcze nie subskrybują, na kanale dużo pomysłów na dekoracje. Teraz byłam na spacerze i pomyślałam sobie, że w sumie warto Wam pokazać, jak ja wykorzystuję taką trawę, która rośnie. I przyniosłam cały bukiet. Takie trawy pięknie też wyglądają w wazonach, ale jeżeli macie jakieś półmiski głębsze, to też można je wykorzystać do przepięknej dekoracji na stół i taką taśmą przymocować tą trawę. Zrobić taką krateczkę i powtykać. Ja tą trawę później psikam jeszcze lakierem do włosów i ona wtedy naprawdę zachowuje taką swoją formę i nie sypie się. Zresztą też stawiam w takim miejscu, żeby nikt się nie ocierał o taką trawę. I zobaczcie, jak nam się ten kielich przepięknie zapełnia. Jest coraz gęściej, trawka coraz bardziej stoi pionowo i tak naprawdę będziemy zaraz już kończyć. Ja zawsze jeszcze muszę coś dodać pomiędzy, a zostały mi takie gałązki, w zimę miałam je w wazonie. One są pomalowane na biało, tak niedokładnie pomalowane na biało, później posmarowane klejem i opruszone śniegiem takim sypkim. Więc tych białych gałązek jeszcze trochę mam i postanowiłam je tutaj jeszcze troszeczkę, kilka gałązeczek takich wetknąć, bo pomyślałam sobie, że skoro śnieg za oknem, to będzie to bardzo ładnie wyglądało. Delikatny taki akcencik biały. Więc proszę bardzo. Jest to bardzo prosta dekoracja. Naprawdę te trawy rosną wszędzie. Jak chodzimy na spacery, warto się rozglądać i zawsze można coś ciekawego znaleźć i przynieść do domu. Piękne, naturalne. Oj, zobaczcie. I niby kilka takich gałązeczek białych, ale one naprawdę robią robotę. Tutaj tak wyglądają delikatnie, ale na żywo naprawdę wygląda to jeszcze piękniej. I zobaczcie, jaka nam się śliczna zrobiła dekoracja z suchych traw na kielichu. Ja Wam bardzo dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, przeszukujcie kanał w poszukiwaniu różności, bo naprawdę dekoracji na kanale nie brakuje. Ja się żegnam i do następnego filmiku. Pa, pa!